Dominique, alors. Oui. Jesteśmy w kopii Europejskiego Modułu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tak, to moduł Kolumba. To prawdziwe wymiary? Tak, naprawdę przypomina pokój nastolatka. Panuje tu bałagan. Czyli człowiek leci w kosmos i spędza pół roku w takiej puszce? Do tego z ludźmi, którzy niekoniecznie mówią w twoim języku. Życie astronauty nie jest łatwe. Na wahadłowcach, które latały do 2011 roku, było jeszcze trudniej. W ciasnym wnętrzu tłoczyło się do 6 osób. Opowie nam o tym Jean-François Clairvoy, który odbył na nich 3 loty. Było bardzo ciasno. W kokpicie przeszkadzaliśmy sobie nawzajem, wpadaliśmy na siebie. Ale stan nieważkości 2- lub 3-krotnie zwiększał ilość dostępnego miejsca. Dlaczego statki kosmiczne nie są większe? Ich względnie niska masa jest kluczowa dla powodzenia lotu. Wszystko musi być jak najmniejsze i jak najlżejsze. W przeciwnym razie statki byłyby olbrzymie. Kolejnym wyzwaniem jest samo oddychanie. Na statku musi trwać ciągły przepływ powietrza. Nie chodzi o filtry, ale o dwutlenek węgla. Udusilibyśmy się w nim, gdyby powietrze stało. W stanie nieważkości wydychany dwutlenek węgla tworzy bańkę uciekającą z ust. To dlatego na stacjach kosmicznych na okrągło działają wentylatory, które oczywiście hałasują. Niektóre wytwarzają 100 decybeli, czyli tyle, ile przedszkolne podwórko podczas zajęć.